przyjemność komentować ten mecz. Z pewnością było to dla wielu kibiców tutaj w Ząbkach doświadczenie graniczne. Teraz uderzenie sprzed pola karnego próbował szczęścia kapitan zespołu Michał Sobczak. Nie jest taka i zwyczajnie mniej ludzi przychodzi na mecze. Kevin Przygoda, jest tam Augustyniak. Uwaga, jest szansa i to już 1-0! Jakub Lis po raz czwarty w tym sezonie ładuje futbolówkę do bramki. Znakomicie rozpoczęło się to spotkanie. Trzecia minuta meczu i Ząbkowia wychodzi na prowadzenie. Myślone przed trenera, mając już tego jednego gola w zapasie, na pewno lepiej sobie nie mogli wymarzyć tego spotkania piłkarze. Teraz znakomicie urwał się. Ach, co cóż to była za szansa Patryka Zycha. Świetnie na wyprzedził obrońców. Karnym, oj, muszą szybciej doskakiwać gracze świtu, bo inaczej to może się skończyć za chwilę utratą kolejnego gola. Celny strzał na bramkę. Walowi piłkę Bartosz Lelito, zawodnik, który ma swoje walory i defensywne, o czym przekonaliśmy się przed chwilą, i również ofensywne. Maślanka, bardzo dużo miejsca, wraca za nim ciężko, człapiąc Gabriel Wiącek. Zakranie i jest 2-0! Ząbkowia, Ząbki! Mateusz Augustyniak. Krajewski, ale już tutaj potrojony i znów rusza Augustyniak. Teraz co za impet! Augustyniak uderza, broni bramkarz świtu. Znakomicie pokazał się tutaj Augustyniak, dobrze pracuje zawodnik z numerem 15 w tym meczu. Teraz Zych znakomicie obrócił się z piłką. Zych! Jeszcze jest Lis. Maślanka. Znakomicie głowala teraz tak musnął piłkę tą wewnętrzną częścią. Zych! Mazur. Uwaga, teraz Lelito rusza na bramkę rywala. Czy będzie? Kolejna bramka Lelito. Ale podłuje teraz Mateusz Augustyniak. Udało się teraz przedrzeć zawodnikowi świtu. Szansa na kontaktowego gola. Jeden zwód, drugi. Jest jeszcze uderzenie na bramkę. Zablokowane przez Kevina Przygoda. Tę piłkę zbiera teraz Zych. Zych! Uderzenie prosto w rękawice dobrze ustanowionego Aleksa Sawickiego. Żadnej chyba jeszcze takiej interwencji nie miał golkiper Wisły. Teraz Zych w kolejnej szarży na bramkę. Uderzenie, odbija piłkę. Golkiper, jest jeszcze Lis. Lis! I tak oto pada trzecia bramka! Jakub Lis. 44. minuta meczu. 3-0. Ząbkowia gniecie zespół świtu Staroźreby. Trener Grzywna jak zagrzewał swoich podopiecznych do boju, jak się okazuje z powodzeniem, bo po pierwszych 45 minutach Ząbkowia prowadzi ze świtem 3-0. Przypomina mi stylem gry Krystiana Bielika, właśnie zawodnika grającego w Premier League. Teraz właśnie głowala w kierunku Zycha i ratuje drużynę Aleks Sawicki. Krótko rozegrany. Jest próba uderzenia spoza pola karnego. Co za fantastyczne kropnięcie piłki. Trzecia bramka. Patryk Zych. Czwarta bramka, przepraszam, do zespołu Ząbkowi. Patryk Zych potwierdza swoją znakomitą dyspozycję w tym meczu. Tam jeszcze próba techniczna, technicznej sztuczki w wykonaniu wprowadzonego po przerwie zawodnika. Nas niczy poręko przed szansą. Zawodnik nie ma w intencji odebrania piłki, tylko po prostu fizyczne zatrzymanie. Teraz Lis, bardzo dużo miejsca na prawej flance. W środku jest Augustyniak. Piłka do wchodzącego tam zawodnika z numerem 9. Stąd też jest to dla mnie zaskoczenie, że to nie został odgwizdany faul. Jest teraz przed szansą, uwaga, świt Staroźreby i mają swojego honorowego gola piłkarze gości.
Uwaga, uderzenie na bramkę! Jak ładnie próbował to zrobić Mateusz Augustyniak. A z kolei gracze Świtu już też jakby pogodzeni z tym faktem, z porażką. Choć jeszcze teraz nie rezygnują jeszcze z akcji w polu karnym. Och, niewiele brakowałoby w tej sytuacji. Załadowali jeszcze futbolówkę do bramki na 4-2. Podopieczny Tomasza Grzywny. Augustyniak, czterech piłkarzy, czterech na trzech, spora przewaga, ale trochę tutaj brakowało i jeszcze jest Niczy Poręko. Nie ma spalonego, Niczy Poręko broni nogą Aleks Sawicki. Sporo miejsca można powiedzieć właściwie o każdym piłkarzu w tym meczu w zespole Ząbkowi. Niczy Poręko szuka piłką, jest szansa na piątego gola i jest, tak jest, to jest 5-1 na listę strzelców. Wpisuje się Jakub Strzepocki, asystę zalicza Stanisław Niczy Poręko. Jeszcze uderzenie w długi róg, no i miał rozgrzewkę taką w 87 minucie meczu Mateusz Kryczka. Na sam koniec zwija się z bólu Michał Sobczak i tym samym sędzia główny Grzegorz Maciejewski kończy mecz 5-1. Gromi Ząbkowi, a Świt Starożreby, klaszczą kibice gospodarzy.